Witajcie na kanale politycznym. Moskwa jest przerażona doniesieniami o ukraińskiej kontrofensywie i spodziewa się najgorszego. Putin wydał rozkaz tworzenia okopów na masową skalę, nawet na terytorium Rosji. Nie zmienia to jednak złej kondycji, w której znalazła się rosyjska armia. Kilka dni temu minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow ogłosił, że przygotowania do długo oczekiwanej ukraińskiej kontrofensywy są na ostatniej prostej. Tymczasem po zestrzeleniu w środę dwóch dronów nad Kremlem w Rosji narastają obawy związane ze słabym wyposażeniem i niskim morale rosyjskiej armii. Szef najemników z grupy Wagnera twierdzi, że jego oddziały zmagają się z niedoborem amunicji artyleryjskiej oraz ogromnymi stratami, a także przewiduje, że kontrofensywa może stać się tragedią dla Rosji. Zwycięstwo sił zbrojnych Ukrainy nie jest jednak przesądzone i zależy od połączenia wielu kluczowych czynników, takich jak zdolności do adaptacji taktyki NATO. Zachodnie służby wywiadowcze i analitycy na podstawie zdjęć satelitarnych ocenili, że Rosjanie zbudowali wzdłuż frontu potężne linie obronne. Setki kilometrów okopów, pól minowych, drutów kolczastych i zapór mających zatrzymać ukraińskie czołgi są dowodem, że Rosja traktuje zapowiedzi Kijowa bardzo poważnie. Według brytyjskiego Ministerstwa Obrony część instalacji obronnych znajduje się na terytorium Rosji, z dala od linii frontu. Według Brytyjczyków podkreśla to głębokie obawy rosyjskiego kierownictwa, że Ukraina może dokonać poważnego przełomu. Andras Racz, ekspert do spraw bezpieczeństwa i analityk do spraw Rosji w niemieckiej Radzie Stosunków Zagranicznych, think tanku z siedzibą w Berlinie, twierdzi, że rosyjskie instalacje obronne mają łącznie ponad 800 km długości. Jego zdaniem z daleka nie da się jednoznacznie ocenić, jak bardzo są one rozwinięte. Na podstawie zdjęć satelitarnych można jednak stwierdzić, że wyglądają one na silne, powiedział ekspert. Armia rosyjska okopała się najmocniej na południe od Zaporoża. Według Racza znajdują się tam trzy linie instalacji obronnych. Powstanie tych umocnień sugeruje, że rosyjskie dowództwo spodziewa się ukraińskiej kontrofensywy. Rosyjska obrona najsłabiej rozwinięta jest w północnej części obwodu Ługańskiego. Najwyraźniej dla Rosji ważniejsze są inne obszary. Najistotniejszy dla Kremla wydaje się zaanektowany w 2014 roku Półwysep Krymski, o którego odbiciu wielokrotnie mówiła ukraińska armia. Utrata Krymu byłaby dla Putina wielką prestiżową klęską, którą z trudem mógłby wytłumaczyć społeczeństwu Rosji i rosyjskim elitom. Aby do niej nie doszło, Rosja ufortyfikowała Półwysep, mimo że rosyjska armia kontroluje także tereny na północ od Krymu. Sugeruje to, że Rosjanie uważają za możliwe sforsowanie przez ukraińską armię drogi lądowej na Krym. Rosja, chcąc oddalić zagrożenie od Półwyspu, zintensyfikowała rekrutację żołnierzy na okupowanych terenach. Chcą, aby Ukraińcy walczyli z Ukraińcami, stwierdził Andras Racz. Dzięki tej perfidnej strategii rosyjska armia może zwiększyć swoje rezerwy bez podejmowania niepopularnych u siebie działań mobilizacyjnych. Niemniej jednak rosyjska armia musi być przygotowana także na wstrząsy we własnych szeregach. Różne raporty sugerują, że morale w rosyjskich jednostkach jest niskie. Brytyjskie służby wywiadowcze przeanalizowały raporty rosyjskich żołnierzy i stwierdziły, że w armii Rosji coraz częściej dochodzi do naruszeń dyscypliny i że są one coraz surowiej karane. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii donosi o pijaństwie i próbach wypowiedzenia umowy dotyczącej służby wojskowej. Moskwa nazywa brytyjskie doniesienia kampanią dezinformacyjną, jednak powodów niskiego morale w rosyjskiej armii jest wiele. Według Andrasa Racza w internecie krążą nagrania wideo, na których rosyjskie jednostki po prostu zostawiają na polu walki rannych towarzyszy. W sieciach społecznościowych udostępniono również filmy, na których żołnierze skarżą się Putinowi na swoich dowódców i brak sprzętu. Jewgenij Prigorzyn, szef najemników z grupy Wagnera, wielokrotnie i otwarcie skarżył się na słabe wyposażenie rosyjskich wojsk. Każdego dnia mamy stosy tysiąca trupów,
które wkładamy do trumien i wysyłamy do domu, powiedział Prigożyn w opublikowanym w sobotę wywiadzie z rosyjskim blogerem wojskowym Siemonem Pegowem. Mamy tylko 10-15% potrzebnej nam amunicji, powiedział szef grupy Wagnera i stwierdził, że z powodu braku pocisków artyleryjskich straty w rosyjskich szeregach są 5-krotnie wyższe niż liczba ofiar, z którą zazwyczaj trzeba się liczyć przy tego typu operacjach wojskowych. Prigożyn po raz kolejny zrzucił winę za niepowodzenia na dowództwo armii rosyjskiej. Według Andrasa Racza na morale rosyjskiego wojska negatywny wpływ mają ponadto ciągłe zmiany w strukturach dowodzenia. Kilka dni temu po raz kolejny doszło do wymiany jednego z wiceministrów obrony w Rosji. Generał pułkownik Aleksiej Kuzmenkow zastąpił Michaiła Mizintseva, który objął to stanowisko dopiero we wrześniu ubiegłego roku. W ostatnich dniach niepewność wywołały także ataki na terytorium Federacji Rosyjskiej. Kancelaria prezydenta Rosji poinformowała, że w środę wieczorem dwa ukraińskie drony zostały zestrzelone, gdy leciały w kierunku Kremla. Uważamy te działania za zaplanowany akt terroryzmu i zamach na życie prezydenta Federacji Rosyjskiej. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia środków zaradczych, gdzie i kiedy uznamy to za stosowne, napisał Kreml w oświadczeniu. Rząd w Kijowie kategorycznie odrzucił rosyjskie oskarżenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w Helsinkach: nie atakujemy Putina ani Moskwy. Walczymy na naszym terytorium. Bronimy naszych wsi i miasteczek. W wyniku nalotu dronów w sobotę wczesnym rankiem w Sewastopolu zapalił się duży rosyjski skład paliw. Wkrótce potem atak z użyciem materiałów wybuchowych wykoleił pociąg towarowy. Kijów nie przyznał się do odpowiedzialności za te działania. Jednak ukraiński wywiad wojskowy stwierdził, że takie eksplozje będą miały jeszcze miejsce w przyszłości. Jewgenij Prigożyn powiedział, że spodziewa się, że ukraińska kontrofensywa rozpocznie się w połowie maja i nie był spokojny w ocenie jej rezultatów. Jak stwierdził, ta kontrofensywa może stać się tragedią dla naszego kraju. Rosyjscy blogerzy wojskowi znajdujący się dalej od linii frontu są bardziej pewni powodzenia obrony, którą poprowadzi armia Rosji. Prorosyjski politolog Siergiej Markow zebrał na swoim kanale na platformie Telegram rzekome powody niepowodzenia zbliżającej się ukraińskiej kontrofensywy. Jego zdaniem armia rosyjska dysponuje teraz lepszą obroną niż rok temu. Nie da się zaskoczyć i nadal ma przewagę liczebną. Większość zachodnich ekspertów także uważa, że wynik ukraińskiej kontrofensywy nie jest jeszcze przesądzony. Nawet w nowoczesnych działaniach wojennych strona broniąca się zawsze ma przewagę nad atakującymi, stwierdził Matthew Schmidt, analityk do spraw bezpieczeństwa na Uniwersytecie New Haven w amerykańskim stanie Connecticut. Andras Racz uważa, że w statycznej obronie, którą planuje Rosja, nawet świeżo zrekrutowani i słabo wyszkoleni żołnierze mogą okazać się skuteczni. Żołnierz w okopach nie walczy za Putina czy matkę Rosję. On walczy o swoje życie, powiedział ekspert. Neil Melvin, analityk z think tanku Royal United Services Institute, powiedział agencji informacyjnej Reuters, że sukces ukraińskiej armii nie zależy od liczb. Jego zdaniem liczyć się będzie przede wszystkim to, jak dobrze Ukraińcy przeprowadzą manewry łączące różne rodzaje uzbrojenia, zgodnie z zaleceniami otrzymanymi w czasie szkoleń udzielanych przez NATO. Kluczowa dla powodzenia kontrofensywy będzie zdolność rosyjskiej obrony do wytrzymania uderzeń sił zbrojnych Ukrainy. Do sprawy ukraińskiej kontrofensywy odniósł się generał w stanie spoczynku i były zastępca dowódcy strategicznego NATO Mieczysław Bieniek. Oto jego komentarz. Minister Reznikow nie podaje konkretnej daty, ponieważ podobnie jak prezydent Zełenski jest daleki od tego, aby podgrzewać atmosferę. Dowództwo ukraińskie bardzo mocno szkoliło się zarówno w działaniach praktycznych na zachodnich poligonach, jak i w symulacji, która miała na celu wybranie właściwego kierunku uderzenia. Bez względu na oczekiwania i wpływy sojuszniczych państw Zachodu, to gdzie, kiedy i w ilu kierunkach rozpocznie się kontrofensywa,
zależy już tylko od strony ukraińskiej, ponieważ to ich kraj, ich państwo i ich teren, który znają bardzo dobrze. Choć rosyjskie lotnictwo zaczyna stawać na nogi, to ich wojska lądowe wyczerpały swoje zdolności i przygotowują się do obrony. Rosjanie umacniają kierunki, na których spodziewają się uderzenia. Wręcz wydaje się, że czekają na niektórych kierunkach na uderzenie, by mogli osłabić Ukraińców w obronie, a następnie przejść do kontruderzenia, jeżeli mają takie środki. A wydaje się, że nie mają. Zauważmy, że po raz pierwszy od 1943 roku Rosjanie przeszli do obrony strategicznej. Ostatnio widzieliśmy to pod Kurskiem, gdy spodziewali się ataku niemieckiego.